Jesteśmy na lubelskim zamku. Jego początki sięgają XII wieku, ale dopiero w czasach króla Kazimierza Wielkiego zbudowano tutaj murowany zamek, otoczony murem obronnym. Do znaczenia lubelski zamek doszedł dopiero w epoce Jagiellonów. Leżał bowiem na ważnym szlaku komunikacyjnym, wiodącym z Krakowa do Wilna. To tutaj bardzo często zatrzymywali się monarchowie, to tutaj bardzo często przebywały królewskie dzieci. Ale w XVII wieku, w czasach prowadzonych przez Rzeczypospolitą wojen, lubelski zamek uległ znacznemu zniszczeniu. Tak na dobrą sprawę dopiero zaczął być odbudowany w latach 30. XIX wieku. To wtedy carski zaborca postanowił stworzyć tutaj więzienie dla swoich politycznych przeciwników. Na lubelskim zamku siedziało wielu uczestników powstań narodowych. W 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, znowu było tutaj więzienie. Tyle, że siedzieli tutaj więźniowie kryminalni, a nie polityczni. W czasach II wojny światowej niemiecki okupant również stworzył tutaj więzienie. Przez lubelski zamek w czasach okupacji niemieckiej przewinęło się prawie 30 tysięcy polskich więźniów. Większość z nich związana była z polskim ruchem oporu. W lipcu 1944 roku, gdy tereny Lubelszczyzny zajęła Armia Czerwona, znowu funkcjonowało tutaj więzienie. Początkowo nadzór nad nim sprawowało sowieckie NKWD, ale potem nadzór nad nim przejęły urzędy bezpieczeństwa. W latach 1944-1954, w okresie funkcjonowania tego więzienia na lubelskim zamku, przez jego cele przewinęło się prawie 30 tysięcy polskich więźniów. Większość z nich związana była z polskim niepodległościowym podziemiem. Więzienie na lubelskim zamku należało do jednego z najbardziej okrutnych stalinowskich więzień. To tutaj więźniów bito, torturowano, łamano ich psychicznie i fizycznie. Ale na lubelskim zamku wykonywane były również kary śmierci. Szacuje się, że tutaj wykonano 333 wyroki śmierci. Jednym z ostatnich był ten, który został wykonany na Edwardzie Bukowskim, żołnierzu zgrupowania partyzanckiego AK WiN, dowodzonego przez majora Hieronima Dekutowskiego z Aporem. Wyrok na Bukowskim wykonano dokładnie 12 stycznia 1954 roku. Był to jeden z ostatnich wyroków śmierci, jakie zostały wykonane w stalinowskiej Polsce. Na pewno więzienie na lubelskim zamku jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej martyrologii.